To był kolejny z moich afrykańskich wyjazdów i jechałam do Kamerunu oraz Republiki Środkowoafrykańskiej. A wiedza, czy jesteście chorzy, czy nie, jest absolutnie bezcenna, bo to może wam naprawdę uratować życie. I można powiedzieć, że to już mnie tylko tak doba dzieliła od tego, żeby zejść z tego pięknego świata. Już byśmy nie nagrywały niestety tej audycji. Dzień dobry. Przy mikrofonie Dorota Kozarzewska to mój autorski podcast Jak nie zginąć w buszu? 30 lat temu po raz pierwszy poleciałam do Afryki. Jako pierwsza Polka ukończyłam tam szkołę przewodników po buszu. Jestem najbardziej doświadczoną polską przewodniczką po sawannie, pustyni i lesie tropikalnym. Jak nie zginąć w buszu? To moje opowieści o instynkcie przetrwania zwierząt w Afryce i o tym, jak my, ludzie, niszczymy naturę. Zapraszam Państwa na rozmowę z cyklu We dwie w krzakach. Dzisiaj moją gościnią jest powtórnie Ania Olejkowóz, autorka bloga Afrykanka, pilotka wypraw, fotografka. Dziennikarka i podróżniczka. Cześć, Aniu. Cześć, Doris, witaj. Cieszę się, że jestem znowu Twoją gościnią i cieszę się, że mogę też Państwu trochę opowiadać o moich różnych doświadczeniach. Ale dzisiaj chyba będzie mniej frywolnie niż ostatnio. Tak, chciałabym z Tobą porozmawiać o malarii. Rok temu na Facebooku zobaczyłam Twoje zdjęcie ze szpitala i no, przeczytałam takie dość dramatyczne wspomnienia. Czy Ty mogłabyś opowiedzieć o chorobie, która zabija najwięcej ludzi w Afryce? Oczywiście poza hipopotamami, które są nam bliskie. Jak to się stało? Gdzie byłaś na wyprawie? Opowiadaj. Nie, znaczy zacznijmy od tego, że malaria zabija zdecydowanie więcej osób niż hipopotamy, bo hipopotamom przypisuje się około 500 zabójstw rocznie, a w samej Afryce myślę, że malaria zabija co najmniej ponad milion osób. I wiecie co, tak naprawdę wróg jest podstępny, często niebzyczący i często niewidoczny, no bo malarie, zarośce malarii roznoszą komary i tu przed nimi powinniśmy się chronić. Tak naprawdę ktoś mnie pyta, jakie jest najbardziej niebezpieczne zwierzę w Afryce? Lew, lampart, a może słoń? To ja odpowiadam, nie, najbardziej niebezpieczne zwierzę to jest komar, bo on naprawdę może was załatwić. I faktycznie mnie załatwił. To zdjęcie, o którym mówiłaś, wrzuciłam je już, jak byłam w trochę lepszym stanie. Ja byłam w szpitalu zakaźnym na Wolski, gdzie mnie naprawdę uratowano w ostatniej prawie że chwili, a nawet i nie prawie, że to była faktycznie ostatnia chwila. Ale rozumiem, że była to komarzyca, tak? Tak, tak, bo. Kobieta zdradziła. No tak, dobrze, no bo faktycznie to jest tak, że faceci komary to tylko służą za pokarm jeżykom i całej masie innych stworzeń, natomiast komarzyce także są niestety zabójcze. To właśnie one są zabójcze, bo to one przenoszą te zaroczce. I ja leżałam w tym szpitalu, zrobiłam to zdjęcie po to, bo pomyślałam sobie, że jestem tak strasznie słaba, wróciłam po dłuższej wyprawie. Jest tyle rzeczy, które są rozkręcone, które czekają na moją aktywność, na moje działanie. I pomyślałam sobie, że nie, ja w ogóle nie mam na to siły. Ja nawet nie mam siły, żeby pójść do toalety, a co dopiero podejmować wyzwania codzienności. Wrzuciłam takie zdjęcie pod tytułem, że jestem chora na malarię i bardzo proszę, żeby dać mi na razie spokój, dziękuję za wszystkie dobre myśli, ale nic nie mogę z tym zrobić, i nie będę odpisywać. No i faktycznie dostałam całą masę wsparcia. A natomiast jak to się stało? Ja zrobiłam nawet wpis na Afrykance, jak malaria mnie prawie zabiła, po to, żeby posłużył on też dla następnych osób, jako takie swoiste ostrzeżenie i też, jak sami wiecie, najlepiej uczyć się na błędach innych osób. Kiedy ruszasz na wyprawy po Afryce, czy ty bierzesz jakieś środki antymalaryczne? Zawsze, znaczy zawsze mam je przy sobie i w zależności od tego, co dzieje się na miejscu, albo podejmę decyzję, że będę je brała, będę stosowała, to się ładnie nazywa, chemioprofilaktykę w danym miejscu, albo uznaję, że jest na tyle sucho, komarów na tyle mało, że nie muszę się tym specjalnie przejmować i ryzyko zachorowania jest tak minimalne, że nie będę brała tych leków. I również, jeżeli jestem w ciągu wyjazdów, czyli jest jeden wyjazd, potem następny, potem następny, tych leków nie można brać w sposób długi i ciągły, w związku z czym wtedy po prostu mam zawsze ze sobą taki zapas. Mam też ze sobą teraz już test na malarię, żeby w razie czego po prostu szybko sprawdzić, czy, czy jestem chora, czy nie jestem chora i w razie potrzeby zacząć stosować to leczenie. Teraz, co jest bardzo istotne. Może zacznijmy w ogóle od tego, jak to się stało w moim przypadku, żebyście sobie jakoś to trochę ułożyli. Gdzie ty ruszyłaś wtedy? Gdzie prowadziłaś wyprawę? To był kolejny z moich afrykańskich wyjazdów i jechałam do Kamerunu oraz Republiki Środkowoafrykańskiej, czyli wiecie, Afryka Równikowa, takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo różnych chorób i które ma wysoki stopień możliwości zachorowania na malarię. Nie wiem, czy ja to sensownie powiedziałam, ale wiecie, o co mi chodzi. Że tam ryzyko zachorowania na no, malarię jest naprawdę wysokie. I w moim przypadku złożyło się kilka, możemy powiedzieć, takich niefortunnych czynników zbiegnięcia szczęśliwych okoliczności, a to zawsze jest tak, że wtedy, kiedy właśnie będzie zbieg szczęśliwych okoliczności, to was po prostu dopadnie i powali. Czyli najpierw miałam kilka wyjazdów w rejony malaryczne tropikalne, gdzie prowadziłam ileś tam wyjazdów. Właściwie no, co, co półtora miesiąca, co miesiąc lądowałam w takim miejscu. Ale to był ostatni wyjazd. Potem miałam mieć trzy miesiące przerwy, więc teoretycznie mogłabym pomyśleć o sobie. Czego nie zrobiłam? Nie pomyślałam o sobie przed wyjazdem, ponieważ zajmowałam się wszystkim dookoła. Głównie dlatego, że to był moment, kiedy dopiero co zaczęła się wojna na Ukrainie. I ty i ja pracowaliśmy wtedy na punkcie recepcyjnym. I w zasadzie ja prosto z tego punktu recepcyjnego pamiętam po całonocnym dyżurze. Przyjechałam do domu, spakowałam się w godzinę i pojechałam na lotnisko, żeby poprowadzić grupę. I oczywiście to był taki też bardzo trudny moment dla uczestników naszej wyprawy, no bo wszyscy jechaliśmy z jakimś tam poczuciem winy, tak, tu się zaczyna wojna, tutaj jest tyle nieszczęścia, a my jedziemy tak naprawdę na wakacje. W związku z czym, moją rolą jako przewodniczki, było też, jak się ładnie mówi, odbarczenie z poczucia winy. Tak? Że my będziemy i nasza pomoc potrzebni długofalowo i mamy to wszystko już zaplanowane, i jeżeli możemy, to możemy to teraz zrealizować. No, na miejscu to był trudny teren, tam się też wiele różnych rzeczy działo, jak to w Afryce, więc też nie bardzo miałam czas, żeby pomyśleć o sobie. I w zasadzie z takim, wiecie, rozpędem do pracy, do działania. Ja wróciłam, już miałam zaplanowane, że tu zaraz na punkt recepcyjny, tu załatwić, tu zbiórkę, tu zorganizować. Wróciłam w piątek, w jak źle się poczułam, na poziomie dreszcze, ale ja czasem mam dreszcze, jak wracam do Polski, zwłaszcza jak to jest, wiecie, jakiś marzec, koniec lutego, bo jest po prostu zimno w tym kraju i ja wtedy marznę, więc myślę sobie, a, herbatka gorąca z wkładką mnie rozgrzeje, no, czwarta herbatka świetnie zadziałała, następnego dnia poczułam, że po prostu nie mogę oddychać, myślę sobie, Boże, to pewnie COVID, wezwana lekarka zdiagnozowała u mnie zapalenie płuc i właściwie od wtorku, Non-stop miałam gorączkę. To zupełnie, uwaga, to bardzo ważne, to zupełnie nie było tak, jak być może pamiętacie z Hebanu Kapuścińskiego, czyli lodowate zimno, jakbyście byli na środku Syberii, a potem czeluście piekielne, jakbyście byli w ogniu. Nie, ja byłam tylko z bardzo mocną gorączką, ja byłam właściwie cały czas w ogniu. Wiesz, niektórzy z moich znajomych, wiesz, że mieszkałam 9 lat na wyspie Zanzibar, zwanej Zanzirajem, niektórzy moi, z moich znajomych chorowali na malarię i nie mieli nawet temperatury. Więc te objawy różnią się, różnią się w zależności od y, obszaru, różnią się w zależności od tego, czy organizm jest silny, czy też nie. Jeszcze chciałam dopytać o twój pobyt na safari. To, czym mi imponujesz, to to, że wciąż jeździsz pod namioty typu iglo. Ja uznałam, że jestem na to za stara i za wygodna. Ty to konsekwentnie robisz. Czy obszary, na których byłaś, były bardziej zagrożone, czy nie mieliście moskitier w namiocikach? Ach, myśmy tam, moja droga, nie mieli namiocików, no myśmy tam mieli pokoje hotelowe. I A nawet, czyli luksusowo, no na właśnie, bogato. M, tak, właśnie bym powiedziała, że to było takie, takie wiecie, bogactwo dla ubogich, bo to w zasadzie ja to bym nawet była szczęśliwa, gdybym ja gdyby tam miała mój hamek z Moskichierą, to bym była najszczęśliwsza. Ale prawda jest taka, że w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie mieliśmy bardzo piękny ośrodek nad rzeką Sanga, i gdzie nawet jeżeli owszem spuścimy wieczorem tą Moskichierę na łóżko, ale w ciągu dnia w lesie, obserwując słonie, wędrując przez dżunglę, żeby spotkać goryle. Te komary mamy wszędzie dookoła. Nie ma szans, żeby się w stu przed nimi zabezpieczyć. Nawet jeżeli będziemy stosowali bardzo, bardzo dobre repelenty. Tam jest tak bardzo wilgotno, że to wszystko spływamy. To wszystko wcześniej czy później z tego ciała zetrzemy. Akurat to jest po prostu taki trudny teren. Natomiast co do spania w namiotach, ja szczerze mówiąc akurat tak kocham namioty i kocham hamak biwakowy. Eee, I ja chyba bym chętnie w tym spała do końca życia i o ile Karen Blixen mówiła, że miała farmę w Afryce, to ja sam że miałam namiot w Afryce. Tylko wiecie, no może nie iglo, może już taki większy, solidniejszy do mieszkania, ale ja bym mogła. No to tutaj się możemy dwa namioty postawić: namioty bliźniaki i będziemy patrzeć na te zachody, wschody słońca. Aniu, czyli. Masz temperaturę, jesteś w Warszawie. Mam temperaturę, jestem w Warszawie zdiagnozowane zapalenie płuc. I teraz jak mówiono mi kiedyś na konferencji lekarzy medycyny podróży, na której byłam, najwięcej problemów powikłań bierze się z tego, że ta malaria jest źle zdiagnozowana, bo ona faktycznie może być pomylona z na przykład właśnie grypą. W tym przypadku z zapaleniem płuc została pomylona. Może dawać niecharakterystyczne objawy. Będzie się wydawało, że trochę poleże, przechodzę. A całkiem niedawno, po dosłownie kilka tygodni temu, znajoma pilotka wróciła z Afryki Zachodniej i tak powiedziała, że tak się trochę źle czuje. Ja wie, wiesz co, to ty może po prostu jedź i zrób sobie test na malarię. I teraz kolejna bardzo ważna informacja. Jeżeli w szpitalu powiedzą państwu, że nie mogą już zrobić testu, bo skończyły im się te możliwości na NFZ, poproście o komercyjny test prywatnie. To kosztuje około 50 zł, a wiedza, czy jesteście chorzy, czy nie, jest absolutnie bezcenna, bo to może wam naprawdę uratować życie. I okazało się, że moja znajoma pilotka właśnie miała malarię, chociaż na w ogóle miała malusieńką gorączkę, jakieś takie słabe objawy, trafiła do szpitala i teraz parazytemia, czyli ilość namnożonych zarodców, która się rozwinęła w waszym ciele. I mówi się, że w przypadku osób nie mieszkających na stałe w Afryce, parazytemia 1-2% jest wysoka, ciężki przebieg malarii. Moja znajoma miała 7%, a ja miałam 10. I szczerze mówiąc, obie trafiłyśmy trochę w ostatniej chwili do tego szpitala. Dlatego naprawdę po przyjeździe z krajów tropikalnych, pamiętajcie, że jeżeli tam występowała malaria, albo nawet tylko jeden dzień byliście w rejonie, w którym malaria występuje, to nawet pół roku później ta malaria może się objawić. Tak naprawdę każdą grypę potencjalnie musicie traktować, że to może być też malaria. Czy ty trafiłaś do Wolskiego Szpitala Chorób Zakaźnych? Tak i serdecznie pozdrawiam całą ekipę z tego szpitala, bo fantastycznie się mną zajęli i mnie uratowali. Bardzo bliski był mi doktor Romuald Goraj, nieżyjący już, szef poradni chorób tropikalnych, który zawsze bardzo solidnie przeprowadzał wywiad i bardzo namawiał ludzi wyjeżdżających do Afryki na profilaktykę antymalaryczną. W moim życiu wydarzyła się taka historia, bardzo nieprzyjemna, ale dokładnie oddająca sytuację, o której opowiadasz. Piętnaście lat temu zadzwoniła do mnie znajoma, powiedziała Doris, mój bliski umiera. Ma zdiagnozowaną sepsę, ale był w Afryce, dlatego do ciebie dzwonię. I ja zadałam dwa pytania. Czy był na safari? Tak. W parku Krugera? Tak. Wspomniałam wcześniej, że był na nurkowaniach w Mozambiku, więc logiczne było, że mógł być na obszarze obszaru Krugera. Park Krugera jest niezwykle malaryczny. Ten obszar dookoła parku Krugera, w którym ja pracowałam, nie jest. I pamiętam, że powiedziałam: Aneta, to może być malaria, ale było za późno, bo ten wskaźnik, o którym ty mówisz, był już tak wysoki. Całe nerki były zajęte pierwotniakiem, i choroba przenosiła się już do mózgu. Nie udało się odratować jej partnera, natomiast tak naprawdę był to brak wiedzy. Niestety taka smutna historia. Ty trafiłaś do szpitala, miałaś wysoki ten wskaźnik, 10 i co stało się dalej? No i dalej to było po prostu walka o moje życie. W moim przypadku, gdybym ja na samym początku, czyli ten poniedziałek, tak źle się czułam, gdybym następnego dnia zrobiła test na malarię, przebieg byłby dużo, dużo łagodniejszy. Pamiętajcie, że malaria jest bardzo niebezpieczną chorobą, ale wcześniej wykryta, jest całkowicie wyleczalna. Wystarczą odpowiednie leki, podane w odpowiednich ilościach i wy wracacie do życia i wracacie do gry. Ale malaria, która się przeciągnie, rozwłóczy, nie zostanie zdiagnozowana, może zabić i dlatego właśnie ona jest tak bardzo niebezpieczna. E, ja trafiłam, to się ładnie fachowo nazywało, z wstrząsem wielonarządowym i tak naprawdę można powiedzieć, że to już mnie tylko tak doba dzieliła od tego, żeby zejść z tego pięknego świata, już byśmy nie nagrywały niestety tej audycji. No, właśnie dlatego, że ja nie miałam świadomości, to jest też śmieszne. Od 30 lat jeżdżę w tropikalne kraje, od 30 lat opowiadam ludziom, że jak wrócą z tropików, to pamiętajcie, grypa może być malaria. Z jakiegoś powodu kolejne domino tych pechowych rzeczy, mi w ogóle nie pykło w głowie, że przecież to może być malaria. Lekarce, która wiedziała, że wróciłam z tropików, też jakoś się nie, nie wydało, że może to by była malaria. Mało tego, e, znajomy rozmawiał z lekarzem medycyny tropikalnej, moim takim bliskim znajomym i mówi, że właśnie Ania wróciła z Kamerunu, ale z zapaleniem płuc, no ale wiesz, to zmiana klimatu i jest leczona takim antybiotykiem. On mówi, tak, to świetny antybiotyk powinien pomóc. <laughs> Jemu też nie pykło, że przecież hmm, z Kamerunu. To nie jest miejsce, z którego się przywozi po prostu tylko zadrapanie. To może być malaria. Więc zbiegnie w okoliczności i kiedy ja już doszłam do takiego stanu, że nie byłam w nie, byłam, nie mogłam nawet dojść do toalety. Ja się przewracałam, kiedy wstawałam z łóżka. Zaczynałam powoli tracić świadomość. Czułam, że mi się wszystko rozmazuje i ja po prostu ostatkiem sił poprosiłam, żeby mnie zabrano gdzieś do prywatnego szpitala. To był też moment, że u nas w szpitalach były tłumy, tak? Masa osób, która uciekała przed wojną. Ja byłam przerażona perspektywą kilku godzin na sobie. Że my się z tego nie przeżyje. Jedźmy do prywatnego szpitala i tam jakiś miły sympatyczny lekarz albo lekarka, tego nie wiem, po prostu spytał tak co się ze mną działo, co się ze mną stało. Aha. Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, zróbmy test na malarię. I natychmiast był wynik i natychmiast było wiadomo, co trzeba dalej zrobić. I kiedy trafiłam tego szpitala, to w momencie, kiedy pielęgniarki przestały już móc się wkłuwać z węflonami, bo ja miałam w którymś momencie, no nie wiem, chyba z dziesięć, tak, różnych wkłuć, żeby mi wpuszczać kolejne różne leki, zastosowano coś, co się ładnie nazywa wkłucie centralne, ale nie wygląda jakoś szczególnie ładnie, bo po prostu trzeba naciąć szyję i tu się wpuszcza po prostu taki Jeden Uber Super Venflon, przez który podawane są kolejne rzeczy. Obok mnie stała, jak ja to mówiłam, maszyna do robienia ping, która tam z apteczną dokładnością podawała kolejne leki i piszczała jak się skończyły te i trzeba było podawać następne. Eee, założono mi cewnik, bo ja nie byłam w stanie się w ogóle ruszyć ani chodzić, nie jest to nic miłego, ale z tym można żyć. I kiedy wreszcie po kilku dniach odłączono mnie od tej maszyny, odłączono mnie od cewnika, to ja z balkonikiem, ja czuję się młodą i silną osobą, ja ledwo byłam w stanie dojść po prostu do toalety. Ja z tego szpitala wyszłam tak słaba, że ja nie byłam w stanie przejść 100 metrów. Mój przesympatyczny pan rehabilitant w szpitalu na początku ćwiczył mi oddech, polegający na tym, że trzeba było e, tak wciągać powietrze, żeby się uniosły trzy kuleczki. Takie bardzo proste ćwiczenie, które zdrowa osoba w ogóle nawet nie zauważa, że robi. Ile ja się namęczyłam, żeby te kuleczki wciągnąć i żeby on był za niezadowolony, że są jakieś postępy. No i oczywiście m, było też tak, że co jakiś czas przychodził lekarz bądź lekarka i mówili: Pani, Anno, bo mamy grupę studentów, a pani jest takim ładnym przypadkiem malarii, czy oni Mogliby przyjść i panią zobaczyć, więc dla dobra nauki mówiłam tak, oczywiście. No i bardzo mnie wzruszało, kiedy ci młodzi ludzie, oni po prostu patrząc na mnie, zaczynali być przekonani, że Afryka jest jądrem ciemności, takim strasznym miejscem. Ja i wtedy mówiłam, nie, nie, nie. Ale słuchajcie, pamiętajcie. W ogóle jesteśmy w złym miejscu i w złym czasie, bo ja powinnam siedzieć teraz przy ognisku ze szklaneczką czegoś dobrego, opowiadać wam o pięknie afrykańskiej przyrody i tutejszych mieszkańcach, i naturze, i gwiazdach. Ja zamiast tego leżę na łóżku szpitalnym i mówię wam o moich symptomach. Chciałabym, żebyście wiedzieli jedno. Od 30 lat szlajam się po różnych zakazanych miejscach w Afryce, wcześniej też w Azji i nigdy nie miałam żadnej takiej choroby. To jest pierwsza na 30 lat. Uważam, że nie jest źle. E, oni tak coraz szerzej otwierają oczy, bo większość z nich nawet nie miała jeszcze tych 30 lat oczywiście. I mówiłam, pamiętajcie, od waszej wiedzy zależy, że będziecie ratować ludzi, ale to nie jest tak, że ta Afryka chce cały czas was zabić. Afryka jest cudowna, piękna i fascynująca. I w pewnym momencie jedna taka młoda dama mówi, czy po tym strasznym doświadczeniu choroby pani jeszcze kiedyś wróci do Afryki? Ja mówię, młoda damo, to jest źle postawione pytanie. Pytanie nie brzmi, czy ja wrócę do Afryki, tylko kiedy? Leżałam, to był początek kwietnia. Mam nadzieję, że już w lipcu. No i faktycznie niewiele się pomyliłam, w sierpniu byłam z powrotem. Pamiętam, chciałam Ci zadać jeszcze jedno pytanie na koniec. Bardzo się oczywiście cieszę, że wyzdrowiałaś, ale też bardzo się cieszę, że dzielisz się tym doświadczeniem. Ostatni raz, kiedy żeśmy się widziały, siedziałyśmy sobie właśnie ze szklaneczkami czegoś na Zanzibarze. Jest to wyspa którą odwiedzają tysiące Polaków. W zeszłym tygodniu podano informację, że przylatując na Zanzibar nie jest potrzebny ani test, ani szczepienie covidowe, antykowidowe. Byłaś tam wielokrotnie. Czy uważasz, że profilaktyka antymalaryczna jest potrzebna na Zanzibarze? Moim zdaniem Zawsze i wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko malarii, jest potrzebna profilaktyka antymalaryczna, a w innych miejscach, gdzie są inne choroby, jest potrzebna inna profilaktyka. Innymi słowy, jeżeli możecie się zaszczepić na żółtaczkę pokarmową, nie widzę powodu, żeby tego nie robić. Jeżeli można się zaszczepić na cholerę. Zwłaszcza, że jest to szczepionka doustna. Warto to zrobić. Dur brzuszny? Czemu nie? To może wam uratować życie, a przynajmniej w bezpieczne wakacje. Tężec? Tężec przyda wam się nawet w Polsce, kiedy pojedziecie sobie, nie wiem, do lasu i się zadrapiecie. Więc ja jestem absolutną fanką szczepień, bo po to je wymyślono, żeby ratować nam życie i one się naprawdę sprawdzają. Więc jeżeli jedziecie na rajskie wakacje, pamiętajcie, że zawsze biuro podróży będzie wam mówiło o tym, że tam jest pięknie i wspaniale, ale to jest wasze zdrowie, wasze życie. Więc warto się doczytać i pod tym względem wujek Google może nie zawsze wam dobrze doradzi, bo to, że kuzyn czyjś pojechał sześć razy i nic mu się nie stało, dowodzi tylko tego, że kuzyn kogoś pojechał sześć razy i nic mu się nie stało. Ten, komu się stało, pewnie już nie może nic napisać. Do tego, co powiedziałaś, dołożę to, że w trakcie dziewięciu lat życia na Zanzibarze zachorowałam na dur brzuszny. Jak było? Wspaniale. O, o tyfusie czytałam w książkach Poświęconych w Warszawie w latach 40. po powstaniu. I nagle przeżyłam to, co to oznacza: mieć e, tyfus. Wszyscy znajomi się śmiali, mówili, że ta, która najczystsza, wyszorowana chałupa zanzibarska, poszła raz w życiu na pizzę na Forodanii i od razu się rozchorowała. Udało mi się oczywiście z lekarzami lokalnymi szybko sytuację opanować, ale tak samo jak ty, Aniu, uważam, że wybierając się gdzieś poza rejon, który dobrze znamy, powinniśmy się szczepić, powinniśmy mieć przy sobie lekarstwa, powinniśmy naszym przewodniczkom i przewodnikom zgłaszać wszelkie historie zdrowotne, które nas dotyczą. Powinniśmy być przygotowani na to, że jedziemy w inny klimat, że jedziemy w miejsca czasami do których jest trudny dostęp, w miejscach, w których jest bardzo słaba opieka medyczna, i oczywiście. Że i Ania i ja będziemy Was tam dalej wozić i zapraszać. I jeszcze pamiętajcie, że lekarz medycyny tropikalnej oczywiście nie jest cudotwórcą. Wiele szczepień może zrobić naraz, ale jeżeli sobie przypomnicie o tym wcześniej przed wyjazdem, na przykład dwa miesiące przed wyjazdem, to tylko punkt dla Was, bo tydzień przed wyjazdem to może być tak, że już nie zdążycie nabrać odporności, ale oczywiście to przyda się na Wasze następne wyprawy. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że. Dasz się zaprosić do kolejnych rozmów o naszej Afryce. To wypada mi tylko odpowiedzieć: Asante sana Dada, czyli dziękuję się, ostro. I tak, mam nadzieję, że jeszcze wpadnę i tu porozmawiamy. W krzakach, w buszu, na pustyni, no w różnych miejscach w Afryce. W lesie tropikalnym, zobaczymy. Karibu Dada, Naszą gościnią, gościnią podcastu: Jak nie zginąć w buszu, była Ania Olejkobus. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnych rozmów w cyklu w krzakach. Do usłyszenia.